Jesteśmy w kościele Santa Maria Sopra Minerva, czyli gotyckim kościele, jedynym gotyckim kościele, jaki jest w Rzymie, wybudowanym dla Dominikanów. Dominikanie mają kilka kościołów, to jest jeden z nich, jeden z pierwszych. I zatrzymujemy się w tym kościele tak naprawdę dla trzech powodów. Pierwszy jest taki, że tu jest pochowana w głównym ołtarzu Katarzyna ze Sieny. Jak popatrzycie na główny ołtarz, już widać taką figurę marmurową, białą Katarzyny ze Sieny. Pod tą figurą są jej relikwie. Już wam mówiłem, że tu jest całe ciało Katarzyny ze Sieny, z wyjątkiem jej głowy, ponieważ Siena bardzo chciała mieć chociaż jakiś fragment relikwii Katarzyny, no i utargowała głowę. Natomiast ciało zostało pochowane tutaj w kościele Świętej Matki Bożej ponad Minerwą, czyli na ruinach pogańskiej świątyni. Mamy Katarzynę ze Sieny, druga święta osoba dziś na naszej drodze, wspaniała kobieta, doktor kościoła, chociaż nie umiała pisać, dyktowała listy. Nie umiała pisać, jest doktorem kościoła dla takiej głębi swojej teologii mistycznej, duchowej. Też dla odwagi, miała ogromną odwagę napominać papieży. To był też czas dużego kryzysu w kościele. Katarzyna żyła na przełomie takich dwóch procesów. Jeden, który się nazywał Wielka Schizma Zachodnia. Najpierw niewola awinieńska papiestwa, a potem Wielka Schizma Zachodnia. Czyli żyła w takim czasie, kiedy naraz było w kościele trzech papieży i tak naprawdę nikt nie wiedział, który jest ważny. A jak się ten okres skończył, papieże wrócili do Rzymu, to zaraz wybrano antypapieża i zrobiła się schizma zachodnia, dwupapiestwo przepraszam, to już chyba jest jednak zmęczenie. Więc niewola awinieńska to był czas, kiedy papieże byli w Awinionie, a nie w Rzymie. W dużej mierze tak naprawdę podlegali władzy królów francuskich. I ponieważ właściwie tracili na łeb na szyję swój autorytet, to jedyne, co potrafili jeszcze robić, to trzymać hierarchię kościelną systemem fiskalnym, podatkowym i razem z podatkami obsadzając centralnie wszystkie stanowiska w kościele. Taki okres centralizacji i jednocześnie no, takiego łupienia kościoła podatkowego przez papiestwo. Więc nic się nie dziwcie, że autorytet leciał na łeb na szyję papiestwa. Jak wrócili do Rzymu, to doszło do schizmy, tak? Czyli wybrano antypapieża, ta schizma się potem przedłużała, tak, że było nie dwóch, tylko nawet na koniec trzech papieży, aż do roku 1417, kiedy wreszcie przywrócono w kościele w papiestwie jedność. Ona żyła w bardzo trudnym czasie, ale też z wielką odwagą potrafiła o tym w swoich listach dyktować, bo nie pisać. Miała też takie głębokie zaufanie we krwi Pana Jezusa. Do kogo pisała list, to w adresie było, że zanurza go w krwi Jezusa. Ludzi, z którymi nikt nie rozmawiał, największych wrogów, ona w ten sposób potrafiła umieszczać we krwi Jezusa i wtedy znajdowała z nimi wspólny język. Więc wielka święta na naszej drodze. Wchodziliśmy tam, gdzie teraz się tam zatrzymały dwie osoby, obok grobu Fra Angelica, czyli świętego, który jest pan dominikanina, który jest patronem wszystkich artystów. Więc wszyscy nasi kochani tutaj, którzy się zajmują sztuką, to niech tam na chwilę staną przy Fra Angelico i z nim porozmawiają. Człowiek, który kochał malować scenę pasyjną, mękę Jezusa na krzyżu, mówią, że dobrze ponad setkę takich przedstawień wykonał i żadne nie jest takie samo jak drugie. Znaczy malował Chrystusa ukrzyżowanego z niesłychaną wrażliwością. Jak chcecie pooglądać Fra Angelica, jedźcie koniecznie do Florencji, do klasztoru Dominikanów i tam wszystkie cele są wymalowane przez Fra Angelica. Cała kolekcja wielkich fresków tego świętego malarza. Tutaj go macie pochowanego, Fra Angelico. I ostatnie, co warto zobaczyć, to jest, tu jest, mili kochani, rzeźba Michała Anioła. Jedna z trzech. Chrystus Zmartwychwstały z krzyżem i z kijem pielgrzyma. To jest Chrystus, który paschalny idzie już ku Ojcu, wstępuje do nieba. No i absolutnie perfekcyjna figura męska, Michał Anioł,
był wielkim, wielkim artystą w przedstawianiu ludzkiego ciała, chociaż tak naprawdę on sobie nigdy nie mógł pozwolić na pracę z modelem, żył w takich czasach, kiedy to jeszcze było niemożliwe. Michał Anioł uczył się anatomii męskiej i kobiecej na sztuce antycznej. Oglądał starożytne rzeźby i z tych rzeźb uczył się anatomii. Ale trzeba powiedzieć, że uczył się w sposób absolutnie dogłębny i błyskotliwy. To był mistrz świata w tej nauce. Chcę zobaczyć to arcydzieło, jak wyważyć taki blok marmuru, żeby to się nie przełamało, nie przewaliło, żeby on rzeczywiście stał na swoich nogach. Niesamowita rzeźba. Jedna z trzech, które są po Michale Aniele w kościołach rzymskich.